Zaczęłam więcej nagrywać filmów na YouTube właśnie takich aktywistycznych, bo to, co się dzieje, zaczęło mnie bardzo wkurzać, mówiąc delikatnie, i postanowiłam, że chcę trafić do jak największej liczby ludzi świadomych, ogarniętych i przebudzonych, żeby się dzielić swoimi spostrzeżeniami, swoimi myślami. Bo dużo moich znajomych na Facebooku jest takich, że się kreują na osoby świadome, a później ja wchodzę na Facebooka i ja widzę takiego posta, że w maseczce i w rękawiczkach, że słuchajcie, dbajmy o siebie w te trudne dni, takie pierdoły po prostu, to człowieka kurwica bierze, jak czyta coś takiego. Nie no, mam już do tego dystans, ale na początku mnie to irytowało dosyć mocno. Aczkolwiek nie lubię hipokryzji, takiej obłudy, że tu się kreuje tak, ja uważam tak samo jak ty i tak dalej, a po czym ja później widzę takiego posta i ja tam po prostu tej osobie skomentowałam. I tam mówię, że ja nie noszę i tak dalej, ani rękawiczek, ani ten, bo nie ulegam propagandzie. Na co ona mi odpisała, że no wiesz, ja nie chcę mieć tego na sumieniu. No i to tylko potwierdziło to, że nawet zobaczcie, już zablokowali, że nawet nie można przejść przez park, ja pierdzielę. O, widzicie? Jakie dranie cholerne, ścierwa. Zablokowali. A, ja tym wiedziałam, że i tak, na przykład tutaj, gdzie ja mieszkam, naprzeciwko mojego balkonu jest boisko, gdzie można sobie pograć w piłkę, w kosza i tak dalej. Też zablokowali, też dali taką taśmę, ale i tak widziałam, że tam dzieci z rodzinami, z rodzicami chodzą po prostu i sobie grają w piłkę, bo niby dlaczego mają po prostu, wiecie, nie, jakby to powiedzieć, nie pogłębiać swojej pasji, bo co? To jest właśnie, to wszystko zostało prowadzone po to, żeby zniewolić ludzi. I myślę sobie, wydaje im się, że im się udało, ale nie do końca, chociaż z drugiej strony jednak ja na przykład widziałam wczoraj filmik, on chyba ze Stanów był, z Nowego Jorku, gdzie po prostu ludzie urządzili sobie protest, czyli buntowali się i jechali na rowerach, tam w ogóle była pełno policji, a ja skomentowałam ten filmik, mówię, że mi się chętnie zaopatrzyła na ich miejscu, oprócz w rower to jeszcze w gaz pieprzowy i paralizator. No,